Witam wszystkich na moim kanale rola.pl. Dzisiaj zaprezentuję Wam budowę obciążnika do ciągnika na tylny bądź przedni tuz. Będę go budował z Arkiem. Przywitaj się. Obciążnik będzie zrobiony z dwóch bojlerów. Nie wiem, ile tu litrów one mają dokładnie, ale średnica około 40 cm i całkowita długość po obcięciu tego boku i tutaj tego będzie wynosiła 140 cm. Waga będzie dopiero znana, jak zalejemy betonem i wszystko będzie do niego przyspawane. Zaczep stary jakiś od 80 znalazłem. Wykorzystamy go, przyspawamy jakoś. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i jeszcze tak. Sprzętem, jakim będziemy działać, no to dwie szlifierki kątowe, jedna Verto mniejsza, druga Hitachi większa. Spawarka 400 Amper Elmar, niedawno zakupiona. Także widzimy się później. Także do dzieła. Arek będzie ciął przy spawie. Tu jak widać, z tej strony, z prawej. Zobaczymy, jak to będzie mu szło. Okulary na oczach są. Prawie jak narciarskie. Ochrona musi być. Dokładnie. Już jeden bok odcięty. W środku jeszcze. Jeszcze na zgodnie zarobimy. Wężownica. Słabo widać. Potem pokazywać, jak tam nic nie ma. Rozmierzymy grubość. Jaka grubość? 3 mm. Dobra, wytrzyma. Będzie zalane i tak betonem. Także bierzemy się teraz za drugą część, połówkę naszego obciążnika, które zostały zakupione na złomie za nieduże pieniądze. Także do dzieła. Bierze się Arysz teraz za drugą część, drugą połówkę naszego obciążnika. Sprawnie mu to idzie. Bierze się Arysz teraz za drugą część, drugą połówkę naszego obciążnika. Sprawnie mu to idzie. Mamy już drugą część naszego obciążnika. Wyciągamy. Wężownica jest też tak samo. Także już dwa bojlery są przecięte. Zaraz będziemy próbować się dopasować do siebie, czy będzie to dobrze. I
zaprezentujemy Wam, jak to wygląda. Tak jak widać na nagraniu, jeden bojler wszedł w drugi. Ten po prawej stronie, czarny, troszeczkę jest mniejszy, mniejszą średnicę ma niż ten po lewej stronie biały. Ale to nie przeszkadza. I tak musimy je teraz rozpołowić z powrotem, żeby powstawiać mocowania. Mocowania będziemy mieli takie. Kiedyś kupione, leży kilka lat nieużytkowane, do niczego nieprzydatne, a w końcu swoją przydatność będą miały w naszym obciążniku. Niestety Arek musiał już do domu uciekać, ale ja jeszcze sobie dzisiaj troszkę podziałem. Tutaj widać takie dwie prowizoryczne, no, można powiedzieć, kreski. W sumie to będą tutaj uszy mocujące, mocowania wycięte, odmierzone między jednym a drugim. Jest dokładnie 82 cm w środku, znaczy w środku, od wewnętrznego ucha, od zewnątrz, a tutaj od tego zewnętrznego ucha, od wewnątrz do wewnątrz drugiego ucha jest 94 prawie. To jest zmierzone pod przedniego tuza, gdyż te przednie belki w tuzie, one są praktycznie nieruchome, jak się je rozłoży. No i później jakby było szerzej albo węziej, no ciężko by było zaczepić, albo było to niemożliwe. A tylne wiadomo, zawsze jakoś tam pracują na boki i można zaczepić. Teraz troszkę powycinam, poprzyłapuję spawarką, no i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Z jednej strony już powycinałem otwory na mocowania. Mniej więcej to będzie wyglądało tak. Mocowanie uszy zrobione z płaskownika, chyba 8 mm grubości. Także wytrzymałość będzie wystarczająca. I tak będą dwie z jednej strony sztuki, dwie z drugiej. Zaraz wytniemy z drugiej strony. Poprzyłapujemy, podmierzamy, poustawiamy. I powinno być dobrze. Przed spawaniem mocowań musiałem jeszcze ustawić te dwa bojlery względem ich osi geometrycznej, to znaczy, żeby później nie wyszło, że z jednej strony będzie krzywo, nie wiadomo jak, i będzie uciekało, bo one jeden w drugi w siebie wchodzi i nie będzie tak, że będzie tutaj na końcu równo i tutaj. Zawsze te 2 mm będzie niżej, ale powinno być te 2 mm z każdej strony niżej. To właśnie o to mi chodziło z tą osią. Mniej więcej tu ustawiłem na listwę względem tego bojlera po lewej stronie, bo po prawej jest troszkę mniejszy, tak na oko. Poustawiałem pod spodem, też podłożyłem, żeby była odpowiednia wysokość i wszystko tak w miarę później dobrze wyglądało. Robię to na własny użytek, więc myślę, że będzie wystarczające. Estetyczność też próbuję zachować, estetykę jak najbardziej. I wszystkie inne elementy. Bo jednak to też ma wyglądać, nie tylko służyć. Dobra, biorę się teraz za mocowania. Z jednej strony mocowanie już przyłapałem. Wygląda to mniej więcej tak. Mam też, wziąłem ze sobą jabłko i jakiś stworzeń. Przymierzyć, jak to wygląda. Czy to będzie pasowało. No, jak widać, nie jest najgorzej. Kręci się, chodzi też w miarę dobrze. Także chyba będzie ok. Połapię w kilku punktach, żeby to nie odpadło. A dało jeszcze się później coś z tym zrobić, jakby było źle. No i biorę się za drugą stronę. Druga strona mocowania też już
przyłapana. Jak widać, stworzeń wchodzi dobrze. Jakieś tam opory są, ale to bez większego znaczenia. Mocowania są wpuszczone w środek obciążnika około 2 cm, bo później do nich będzie jeszcze przyspawany z jednej, z drugiej strony profil, żeby go wyprowadzić gdzieś mniej więcej. On będzie wyprowadzony w tych miejscach, bo będzie tutaj następne mocowanie już do śruby centralnej, także żeby nic tutaj się nie rozleciało, nie oberwało, nie wyrwało, a tym bardziej, że będzie zaczep, musi być dobrze to pospawane wszystko razem ze sobą. Także działamy dalej. Dzisiaj pewnie nie skończę, a raczej na pewno nie skończę tego całego obciążnika, więc druga część będzie później. No ale jeszcze troszeczkę podziałamy. Obciążnik na razie jest poprzyłapywany na środku, ale to będzie zeszlifowane, żeby w środku później do mocowań przyspawać te profile. Więc tak to wygląda jak na razie. Troszeczkę podziałałem, wyciąłem dwa otwory na mocowanie górne, czyli w moim przypadku to będą profile 50x50 o grubości 3,6 mm. No i tak nie wiem, czy będą dobre, czy nie za długie, bo mają 90 cm, a obciążnik ma 40, także troszeczkę może być przydługie, może później się giąć, to znaczy wzmocnienia będą jakieś, ale dojdzie jeszcze do tego zaczep i może później być lipa. Chciałem wywiercić otwór na stworzeń w profilu, ale moja otwornica jednak się wydała troszeczkę za słaba. No i nie poszło, będę musiał coś innego wykombinować. Nie wiem, przytopię spawarką, albo poszukam kogoś, kto mi to może zrobić. Także na dzisiaj już wystarczy pracy. Pierwsza część tego mojego projektu będzie umieszczona na moim kanale, więc będziecie mogli obejrzeć, zobaczyć, jak to wygląda. Następna część będzie później, jak podziałam, mam nadzieję, że już skończę. Wszystko pospawam, dopasuję, wzmocnię, pomaluję, zaleję betonem. Także trzymajcie się, mam nadzieję, że łapki wpadną, jakieś subskrypcje. Więc do zobaczenia, pozdrawiam. Hanczar, czyli Daniel. Na razie, trzymajcie się.